Witam wszystkich w kolejnym, krótkim tym razem filmie. Widzicie, przed nami Kłaszenga i chciałbym zrobić parę testów tego radia, takich podstawowych w paśmie, 23 cm, czyli 1,2 GHz. Te radio tam podobno pracuje, ale jak? No to postaram się teraz zobaczyć. A szybciutko podpinam do przyrządu, wrzucimy sygnał z generatora i zobaczymy czułość tego urządzonka. Włączamy generator, poziom minus 137 dBm, no i zwiększamy sygnał na wejściu radia. Zobaczmy, kiedy coś odbierze. 120, 100, już mamy minus oczywiście, coś słabo, minus 90. No, radio w ogóle coś odbiera? Minus 82. O! Odebrało, ledwo w szumach. Minus 70 dBm i sygnał mamy zaszumiony. No, to czułość tego radia jest jakaś wyjątkowo tragiczna. Pokazuje nam minus 126, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, wejdźmy jeszcze tutaj we wzmocnienie. O, dodaliśmy wzmocnienie na maksa. Pokazał poziom minus 107. No, ale niewiele to zmieniło. Zmienił się poziom wskazywany. Minus 77, otwarcie blokady. No więc można powiedzieć, że to radio w paśmie 23 cm czułości praktycznie nie ma żadnej użytkowej. No sygnał minus 79 dB. No to jest tak potężny sygnał, że rzadko kiedy taki możemy w antenie uświadczyć, tylko przy wypadku bardzo bliskich nadajników, które mamy. Także odbiorczo, nie wiem, może czegoś nie ustawiłem, jest to oprogramowanie IJV. Na wszystkich innych pasmach chodzi, tutaj nie. Jeżeli coś wiecie, jak tu poprawić czułość, czy co ustawić, żeby było lepiej, to proszę o informacje w komentarzach. W tym teście, jeżeli chodzi o odbiornik, porażka. No przejdźmy teraz do analizatora i zobaczmy, co to urządzenie nadaje. Parametry, o, radio nam spadło, początkowe 100 MHz, stop 1400, no to zwiększymy na 2500, żeby też ewentualną drugą harmoniczną zobaczyć. No i zobaczmy, co te radio nadaje. No nie zmieści mi się w kadrze. Uwaga, za chwilę będę nadawał. Pyk. No i nadajemy. No. Tak naprawdę to nie wiem, co te radio nadaje. Widzicie tu jakieś prążki. Na końcu to nie jest ten ostatni prążek, który tu widać. Na samym końcu to jest mój mikrofon bezprzewodowy, także to nie jest. Czyli mamy tutaj prążek na 1,2 giga, ale to jest żaden prążek, można powiedzieć, jeżeli chodzi. Największy pik jest na częstotliwości mniej więcej 413,5 MHz, czyli no, generuje jakiś szum nam to urządzenie. Nie ma to nic wspólnego z nadawaniem w paśmie 23 cm. Lecimy wskaźnikiem, markerem. O, no i tu mniej więcej mamy 1269 minus 60 dBm. No mniej więcej, bo zróbmy sobie i zmieńmy teraz span na powiedzmy 10 MHz. O, czyli dokładnie minus 58-59 dBm. Taki poziom podczas nadawania na średniej mocy wychodzi z tego radia.
na dłużej, zaraz zmienię, duża moc, minus 55, na małej, minus 63, no to są śladowe poziomy, jeśli chodzi o sygnał, jaki wychodzi z tego urządzenia. No więc nie jest to urządzenie, które tak naprawdę pracuje w paśmie 23 cm. Coś tam nadaje, coś tam odbiera, ale wartości użytkowej to nie ma. Jak widzieliście na wcześniejszym filmie, gdzie naprawiałem inne radio, no przydało się to jako taki pseudo przyrząd pomiarowy, właściwie wykrywacz sygnału, bo tam na tyle sygnały były duże, że on z anteną to odbierał. Natomiast no, praktycznie do użytku te radio w tym paśmie się nie nadaje, nawet odbiorczo, jako że tutaj w wielu miejscach ten odbiornik chodzi dobrze w kłanszęgu, no w tym wypadku tutaj to jest tragedia. Oczywiście to jest kłanszęg nieprzerabiany, tylko zmienione jest oprogramowanie. Nadawczo, no to tak jak już nieraz wcześniej stwierdziłem, poza pasmami wyznaczonymi, no to radio się nie nadaje do użytkowania. To tyle w tym króciutkim filmie, co chciałem Wam pokazać. Jak macie jakieś sugestie, może jakieś przeróbki, inne oprogramowania, inne ustawienia, to zapraszam do informowania mnie i innych poprzez wiadomości w komentarzach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, jakie tutaj się pojawią.